Siema, ja jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku zrobię sobie naprawdę mega, mega mocny opening, ponieważ słuchajcie, jak widzicie po tytule tego filmu, mam aż 46 big boxów na ten opening. A mianowicie dlatego, że zwróćcie uwagę, gdy przejdę sobie do koloniza zadymiarskiego, tutaj udało mi się uzbierać tych bonusowych 46 big boxów. No i kliknijmy sobie w misję i zwróćcie uwagę teraz na to. Wszystkie misje sezonu 4 zostały ukończone, nowe misje zostaną udostępnione po rozpoczęciu sezonu 5. Więc jak widzicie, naprawdę grałem mocno w to Brawl Stars i ukończyłem wszystkie misje, żeby ten opening był jak najgrubszy. A więc słuchajcie, jak widzicie, wszystkie misje udało mi się ukończyć, już w tym sezonie żadnych misji nie będzie, ponieważ nowy sezon jest za 21 godzin i 38 minut aktualnie, jak to nagrywam. A więc zostańcie tą łapkę w górę po tym filmie, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Oraz będę wiedział, że chcecie więcej odcinków właśnie z takich openingów, więc będę mega wdzięczny. I jeśli będziecie łapek w górę dużo, no to będę częściej nagrywał właśnie takie mocne openingi. Oraz zostawcie również subskrypcję na moim kanale, najpierw razy dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach, bo jeśli lubicie prosto, to mój kanał was na pewno zainteresuje i zaciekawi. Oraz zapraszam was również do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz moje dwa kluby Brawl Stars, z których jeden jest top 50 Polska Messer. Warto zaglądać do opisu i warto również wbijać do moich klubów. No myślę, że nie ma to przedłużać, tutaj pokażę wam może najpierw czego mi brakuje, ponieważ zwróćcie uwagę, że mam wszystkich zadymiarzy, więc na pewno dzisiaj nowego zadymiarza nie trafię, ponieważ jak widzicie, mam tutaj wszystkich odblokowanych, więc może pokażę wam jak wygląda u mnie sytuacja z starpowerami, gadżetami, a więc jak to wszystko wygląda. Może się tutaj zastopować, zatrzymać film i zobaczyć, jak to wygląda. Więc dzisiaj możemy trafić takie gadżety, takie starpowery. No niestety nowej postaci nie trafimy, ponieważ jak widzicie, mam właśnie wszystkie. Ale i tak dzisiejszy odcinek będzie naprawdę mega, mega mocny, więc polecam oglądać do końca. No i co? Myślę, że nie ma co przedłużać, klikamy sobie w pierwszą skrzynkę. W takim razie klikamy, uwaga, i pierwsza skrzynka poleciała. No i dobra, klikamy i mamy tutaj 112 monet i mamy tutaj bonus po 2 żetonów. Okej, dobra, lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Kolejna skrzyneczka, zdajmy się, żeby to szybko otwierał, bo nie ma co przedłużać. Mamy tutaj same monety, kolejna skrzynka, również same monety. Kolejna skrzyneczka, tutaj mamy monety i podwar żetonów. Podwar żetonów również się przydadzą, ponieważ wiadomo, że dzięki temu będę mógł sobie szybciej odblokowywać kolejne skrzynki. Więcej będę dostawał tych podwajaczy. No i na razie nic ciekawego niestety nie leci. Mam nadzieję, że zaraz tutaj coś nam wypadnie. Jakaś świecąca jedyneczka tutaj, mam nadzieję, że będzie. Oczywiście czerwona. Może mieliśmy kilka żółtych, ale tutaj chodzi nam oczywiście o czerwoną. Także dobra, klikamy. W takim razie klikamy dalej. Mamy tutaj 37 skrzyneczek. Klikamy sobie tutaj cyk. Mamy tutaj monety znowuż. Dobra, lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Mamy tutaj cały czas monety i mamy tutaj tym razem znowuż podwaj żetonów. Ale mam nadzieję, że tutaj zaraz wypadnie nam jakaś świecąca jedynka, bo naprawdę na razie nie idzie za dobrze. No i niestety cały czas lecą same monety. Dobra, klikamy dalej, proszę, by tutaj coś było. No nie, nie wierzę w to, co tu się dzieje, co za pech. Otworzyłem już tak dużo skrzynek, a tutaj na razie nic, ale to nic nie ma. Oczywiście nawet jeszcze nie otworzyłem połowy, więc oglądacie do końca, bo tutaj na pewno coś dzisiaj wypadnie. Nawet jeszcze połowa nie minęła, a na razie nic jeszcze nie mamy, a tutaj już naprawdę tych skrzynek było dużo. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej, tutaj bardzo szybciutko to otwieram, same monety. Dobra, klikamy sobie, słuchajcie, dalej. I co jest grane? Czemu cały czas lecą same monety? To jest coś dziwnego, mega dziwne. Dobra, i teraz przeleciliśmy już dosyć spory skrzynek, ponieważ 20, tak, 20 tych skrzynek. Przed chwilą zastanawiałem się, ile mamy tych skrzynek. I tak, 20 już. I tutaj mamy po 2 żetony, no chociaż tyle, ale proszę, by tutaj była jakaś świecąca jedynka, czerwona oczywiście. Uwaga, klikamy i... Nie no, ja w to nie wierzę, nie? Cały czas lecą same monety, to jest coś naprawdę niebywałego. Nie wiem, jakim cudem to się może... Nie, to jest po prostu coś dziwnego. I tutaj jest znowuż monety. I słuchajcie, teraz równo połowa openingu minęła i nic ciekawego nie wypadło, więc mam nadzieję, że w tej drugiej połowie coś fajnego wyleci, bo gdyby nie, no to byłbym zawiedziony, szczerze mówiąc. Klikamy i... Same monety. No nie, dobra, proszę, obecnie już wypadło, proszę, dlaczego mi nic nie chcą dać? Tutaj mamy podwaj żetonów znowuż, ale tutaj mi nie chodzi nawet o te podwajacze. Chodzi mi o jakąś świecącą czerwoną jedynkę i jest! Mamy świecącą czerwoną jedynkę, w końcu. W końcu, ta druga połowa musi być lepsza, tutaj jak widzicie, mamy świecącą jedynkę, więc sobie klikamy i... dali mi gadżet, czyli najgorszą rzecz, którą mogłem dostać, bo wiadomo, że Star Power jest lepszy, więc w postaci nie mogę dostać, więc Star Power to jest najlepsza rzecz, jaką mogę dostać, ale i tak się z gadżetu cieszę. Ponieważ jest to gadżet sztuczne futro, no i przez następne 3 sekundy niedźwiedź Nity otrzymuje 35% tarczy przeciwko wszystkim obrażeniom. Fajny gadżecik, fajnie zawsze mieć jakiś gadżecik, więc dobra, klikamy dalej, nie przedłużamy. 20 skrzynek jeszcze przed nami, mam nadzieję, że tutaj jeszcze coś wypadnie. Klikamy sobie cały czas, uwaga, cyk. Na razie jeden gadżetik, mam nadzieję, że jakiś Star Power wypadnie, albo chociaż jeszcze jakiś gadżet. Proszę, by coś tutaj jeszcze wypadło. Uwaga, klikamy same monety. Jeszcze 15 skrzynek nam zostało tutaj.
Dobra, klikamy i cyk. No nie, same monety, dobra. Klikamy dalej, uwaga, im jest, kolejna świecąca czerwona jedynka, nice, super, dobra, klikamy bez przedłużania tym razem i uwaga, 3, 2, 1, no i gadżet, ale dobra, fajnie, bo jest to gadżet do Piper, automatycznie celownik, no i Piper wymierza defensywny strzał w najbliższego przeciwnika, zadając mu 100 obrażeń i jednocześnie go odpychając i spowalniając. Jest to naprawdę fajnie przydatny gadżet, więc naprawdę się cieszę, zwłaszcza, że fajnie jednak trafiać gadżety, bo jednak nie jest to coś, co się cały czas trafia, więc fajnie, ja się naprawdę cieszę. Dobra, mam nadzieję, że tutaj jeszcze coś wypadnie, że jeszcze jakaś chociaż jedna świecąca czerwona dynka będzie. Uwaga, klikamy. Tutaj lekko się coś zawiesiło i uwaga, klikamy monety. Jeszcze zostało 11 skrzynek. Uwaga, klikamy 120 monet. No i uwaga, 10 ostatnich skrzynek. Także dobra, nie przedłużamy, klikamy i. Uwaga, cyk. No, same monety, 88, uwaga, klikamy dalej, proszę, że jesteśmy naprawdę przy samym końcu openingu, oby jeszcze była jakaś jedna świecąca jedynka, proszę. Trzy świecące jedynki, będę zadowolony, mamy na razie dwie czerwone i proszę, by tutaj było jeszcze jedna, uwaga, klikamy, cyk. No, monety same i proszę, jeszcze 6 skrzynek, 6 szans na to, że będzie świecąca jedynka. Uwaga, klikamy, cyk, cyk, no nie, same monety, proszę, 4, no i mamy same monety, 3. I mamy same monety, 2 i mamy same monety i ostatnia skrzynka, uwaga, klik. No i przynajmniej mamy świecącą żółtą jedynkę, a mamy tutaj po 2 jetonów plus 200. W takim razie wracamy, słuchajcie, do lobby. No i tutaj przejdźmy sobie może do podsumowania. Mamy dzisiejszy opening z 46 aż 46 big boxów. Wypadły nam, słuchajcie, dwa gadżety. Jest to gadżet do Nity, sztuczne futro, więc taki gadżecik mamy, oraz mamy jeszcze tutaj poniżej gadżecik do Piper i jest to gadżet automatyczny celownik, więc udało mi się przy okazji wymaksować dzisiaj Piper, więc przynajmniej tyle fajnego, ale jak na to, że otworzyłem dzisiaj 46 big boxów, czyli prawie aż 50, no to dzisiejszy opening, no nie poszedł za dobrze. A więc w dzisiejszym odcinku to było na tyle, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się przynajmniej spodobał. Zostawcie łapkę w górę chociaż na pocieszenie oraz pamiętajcie, że jeśli łapek w górę będzie dużo, to będę nagrywał częściej, openingi będzie ich więcej. Subskrybujcie również kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale. No i co, napiszcie może w komentarzu 46, a ja przypnę Wam w nagrodę serduszko za to, że oglądaliście do końca. Mega doceniam takie osoby, więc myślę, że naprawdę warto napisać, ponieważ otrzymacie ode mnie serduszko, także 46 w komentarzu. Napiszcie. No a ja już nie przeżyłem tego filmu, także to było na tyle. Trzymajcie się. No i cześć.